roku. Wcześniej minister Kowalczyk mówił o nieustannych pracach zespołu międzyresortowego, który generalnie ma przepracować koncepcję jednolitego podatku i całego systemu składek. I widzimy pewne tutaj niespójne sygnały ze strony administracji rządowej. Ja myślę, że w pewnym stopniu realizacja tego, o czym przed chwilą dyskutowaliśmy, czyli kwoty wolnej realizacji wyroku Trybunału, tej propozycji, która także jestem przekonany, że będzie bardzo długo wyglądała, to nie będzie też prowizorka, myślę, że na długie lata zachowany zostanie ten system, spowoduje, że jednak kwestie związane z jednolitym podatkiem są odłożone na półkę, tak? Mówimy o kosztach dla budżetu, które związane są z 500+, z wiekiem emerytalnym. Słyszymy dalej o kwestii nieuregulowanej, czyli podatku od sprzedaży detalicznej, która gdzieś tam powraca. Ja myślę, że realia i budżet i też prognozy dotyczące wzrostu PKB bardzo szybko prowadzą osoby, które odpowiadają za budżet, za pewne odłożenie koncepcji prac nad jednolitym podatkiem na kolejne lata. Panie Piotrze, Pana zdaniem ten jednolity podatek, on powędruje na tą półkę? No, trudno mi powiedzieć, przyznam. Miałem nadzieję, że to jednak będzie, że tak powiem, przejściowe rozwiązanie, no na rok tak naprawdę. No wie, potężny brytyjski koncern zainwestuje w Polskę, to koncern Rolls-Royce'a. Poinformował tak wicepremier Mateusz Morawiecki. Jak powiedział w Londynie, zakłady badawcze i wdrożeniowe koncernu mają powstać w Ropczycach pod Rzeszowem i stworzyć nawet 3000 nowych miejsc pracy. No i co ważne, to nie mają być montownie, to podkreślał wicepremier, bo to będzie zaawansowany produkt. Panie Rolandzie, patrzę na pana Rolanda Paszkiewicza. To oznacza, że my jesteśmy ciągle bardzo atrakcyjni dla zagranicznych inwestorów. No tak, no. Wprawdzie ten rok nie będzie rekordowy, jeśli chodzi o napływ inwestycji najprawdopodobniej, ale no, pokazuje to, że biznes chce do nas przychodzić, że widzi tutaj dobre miejsce do inwestowania, ale zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz. Rolls-Royce kojarzy nam się z samochodami, ale akurat ten Rolls-Royce, który funkcjonuje, ma zainwestować u nas, to tak naprawdę branża lotnicza. W związku z tym no, i miejsce, w którym zainwestuje, pokazuje, że również inwestycje przyciągają inwestycje, czyli ta cała Dolina Podkarpacka, Dolina Lotnicza, widać, że funkcjonuje i to jest bardzo dobrze, bo tworzenie tych takich silnych klastrów powoduje, że on rzeczywiście, jak chociażby pokazuje decyzja Rolls-Royce'a, one mają moc przyciągania kolejnych inwestycji. Stawianie na tą specjalizację. Tak, ale to jednocześnie to jest tak, że te firmy na Rolls-Royce nie robi samolotów, natomiast współpracuje właściwie ze wszystkimi producentami sprzętu lotniczego. I to w jakiś sposób jest naturalna dość decyzja, że decyduje się właśnie lokować swoje produkty tam, gdzie znajduje odbiorców, ale znajduje też potencjalnych kandydatów do pracy. Łatwiej jest ściągnąć konkurencji pracowników niż chociażby wyszkolić. Natomiast to w jakiś sposób, tak jak powiedziałem, jest dobra informacja, z drugiej strony może być zła, dlatego że patrząc na to, jak wygląda region, czyli to są Słowacja, Czechy i Węgry, no to również tam mamy widać do czynienia z tego rodzaju klaskami, chociażby jeśli chodzi o produkcję samochodów, a to pewnie, jeśli rzeczywiście tak to będzie się działało, już raczej szans nie mamy większych, bo tak jak mówię, zwykle jest tak, że producenci, korzystając z tego globalnego portu, wybierają tam, a dołączają do tych ludzi przyszłości. Ale niedawno też mówiliśmy tutaj, komentowaliśmy tę inwestycję Mercedesa w Polsce, czyli takie duże inwestycje się szykują, pan Piotr Soroczyński. Tak naprawdę kwestia Rolls-Royce'a i Mercedesa warto by było rozdzielić. Myślę, że jednym z ciekawych elementów zastanawiania się, ewentualnie przyspieszenia decyzji o tym, żeby rozlokować część działalności gdzie indziej przez Rolls-Royce'a, była kwestia choćby no, po Brexitu, który tak naprawdę się toczy. No. Zobaczymy, jak to się skończy. Kiedy no, kilka miesięcy temu rozmawialiśmy, jakie mogą być jego skutki, zwracaliśmy uwagę, że po pierwsze część inwestorów, którzy zainwestowali na wyspach, ciesząc się, że mają produkcję ulokowaną w kraju unijnym, no, w pewnym momencie mogą zacząć się zastanawiać, czy za 2, 3, 4 lata nadal ich produkcja będzie w kraju unijnym i czy rynek dla nich na pewno będzie otwarty. No, to wszyscy zakładają, że w sumie nie powinno się nic zepsuć, no ale zawsze się może coś zdarzyć. W związku z tym może się też okazać, że część przedsiębiorców z wysp, również chcąc zagwarantować sobie no, łatwiejszy dostęp do rynku unijnego, część operacji przenosi na jego teren. Więc, że tak powiem, ta decyzja w związku z tym dla mnie jest trochę inna niż decyzja Mercedesa, ale oczywiście też bardzo cieszy, bo pamiętajmy, że kwestia silników jest bardzo istotna. Zawsze wszyscy się śmieli, że złożyć samochód z części, które gdzieś tam w jakichś pudełkach ktoś zrobił, no to oczywiście można, ale
ale robić u siebie, że tak powiem, na miejscu serca, nie wiem, czegoś, co się porusza, czyli przede wszystkim silnik, no to jest już bardziej zaawansowane i zawsze wiadomo, że w sytuacji na jakiejś większej braki ten zakład z potencjałem zostaje u nas. I w jakiś sposób no, możemy korzystać z owoców jego pracy, ewentualnie możemy się uczyć no, tej technologii na miejscu nasi pracownicy. Drugi aspekt, który warto by było poruszyć, to jest to, że wielu przedsiębiorców zachodnich w tej chwili poszukuje miejsca, w którym będą mogli wytwarzać swoje wyroby bez żadnej jakiejkolwiek obawy o jakość, o staranność wykonania, co w przypadku części, że tak powiem, produkcji u siebie z bardzo różnych powodów, oni już nie są w stanie zagwarantować. Zauważmy, że choćby Niemcy, którzy byli wspominani przy okazji no, Mercedesa, podkreślają, że zakłady, które są w obrębie ich koncernu, na przykład w Polsce ulokowane, zawsze mają najwyższe lokaty, jeżeli chodzi o jakość, o staranność wykonania, o bezawaryjność, bezusterkowość. Więc myślę, że to też mogła być jedna z takich ciekawych decyzji, że po prostu, no, jeżeli ma się tutaj pracowników, ten pracownik jest naprawdę bardzo dobry, bardzo staranny i warto tutaj coś robić. Wicepremier Mateusz Morawiecki w Londynie mówił też wczoraj, że Polska w ciągu ostatnich 3 miesięcy przyciągnęła koncerny zagraniczne, które zatrudnią 20 tysięcy osób w ciągu 3 miesięcy. No, część firm swoje oddziały do Polski przeniesie właśnie z londyńskiego City i to będzie miało pewnie właśnie związek z Brexitem. Posłuchajmy. Rozmawiamy za każdym razem z różnymi firmami, które przenoszą część funkcji do Polski, prawda? Zwłaszcza City of London, duże banki inwestycyjne, duże fundusze inwestycyjne i jest to proces, który przebiega dla nas bardzo pozytywnie. Panie Rolencie, to może być taka szansa, że właśnie z tego londyńskiego City te firmy będą się do nas przenosić, czy my nie jesteśmy jednak jeszcze aż tak atrakcyjni, żeby tutaj przenosić swoje firmy? Znaczy, na pewno będą przenosić, bo już przenoszę i pewnie jeśli nic się nie zmieni, tak będzie, a może ten proces ulec nasileniu, będą przenosić część funkcji tzw. back-office'owych, no bo to jest proces, z którym mamy do czynienia i te firmy są przyzwyczajone do tego, że w zależności od sytuacji korzystają albo, brzydko mówiąc, z siły roboczej w Indiach, Irlandii czy Polsce, to po prostu jest, krótko mówiąc, większa dostępność tańszych pracowników, dobrze wykwalifikowanych. Natomiast raczej na to, żeby przyciągnąć centrale jakichś dużych instytucji finansowych, no nie mamy szans z prostej przyczyny, że tutaj jeszcze mocniej działa ten efekt, nazwijmy to klasteryzacji, czyli krótko mówiąc biznes finansowy jest, ma bardzo dużo funkcji outsourcuje, a przede wszystkim jest biznesem relacyjnym, dużo łatwiej jest go robić w miejscu, w którym możliwość, nazwijmy to, umówienia i spotkania się tego samego dnia no jest większa, więc to musi, to, jeśli by coś takiego się wydarzyło, no to będzie proces, nazwijmy to, powolny. Jeśli by się okazało, że uda się ściągnąć centralę, czy nawet jakąś większą część tego korowego biznesu jakiejś dużej instytucji europejskiej czy światowej do Polski, no to może być szansa na to, że rzeczywiście za 5-10 lat później będzie więcej. Natomiast dopóki tego pierwszego, ten pierwszy ruch nie będzie wykonany, a moim zdaniem raczej nie, to na tego typu ruchy raczej szans nie mamy. Chociaż tak jak mówię, to wszelkiego rodzaju funkcje wsparcia biznesu, które mogą być, nazwijmy to, odseparowane geograficznie, to widać, że mamy duży potencjał, bo ściągamy tych inwestycji do europejskich i amerykańskich bardzo dużo. O to chciałam panów zapytać. Panie Arkadiuszu, pana zdaniem, jaka firma, jakich inwestycji brakuje w Polsce? Co byłoby takim sukcesem, gdyby jaka firma się u nas pojawiła? Nie wiem, z jakiej branży właśnie? To trudno powiedzieć, bo niektórzy już mówili, że pewnym sukcesem na pewno było przyciągnięcie Mercedesa, tak? A jeżeli mówimy o branży motoryzacyjną, to jest uzależnione od szeregu czynników. Pamiętajmy, zależy od co jest tym przedmiotem przyciągania, tak? Plus, jeżeli mówimy o tym, co koledzy wspomnieli, o tak zwanej montowni, no to na pewno nie jest sukcesem, a jeżeli mówimy o działaniach R&D, o współpracy nauki z biznesem, jeżeli mówimy o instytutach badawczych, jeżeli mówimy o przeniesieniu pewnych centrów technologii i designu, jak na przykład Samsung czy inne elementy, to jest to z pewnością sukces, jeżeli mówimy o globalnych markach, tak? Jeżeli mówimy o inwestycji Samsunga, która jest dziś w Polsce, jeżeli mówimy o inwestycji teraz Rolls-Royce'a, która jest nie już taką klasyczną inwestycją, ale załóżmy, że jest ona w oparciu o pewne nowe technologie i wytwarzanie bardziej skomplikowane niż proste. I miejmy nadzieję, że będzie to element jakiegoś zaczątku połączenia polskich naukowców z globalną marką i dostępem do technologii. Tak? Jeżeli mówimy w przypadku kwestii finansowych, tak zwanego przeniesienia jakichś tam obszarów, które dotyczą londyńskiego City. To ja się z tym zgadzam. No to jest
Finanse są oparte na relacjach. Trudno jest w perspektywie roku czy pół roku, można powiedzieć, mówić o jakimś pewnym sukcesie. Tak, na pewno z pewnością cieszę, że premier Morawiecki uprawia w pewnym stopniu pewną dyplomację ekonomiczną, tak? Widać, że jeździ do Londynu, często namawia. No, w pewnym stopniu są tego efekty. Mamy inwestycje w postaci kapitału zagranicznego dużego, jak Mercedes. A przecież jeszcze tak rok temu słyszeliśmy o tym, że kapitał zagraniczny jest passé, tak? Mówiliśmy o polskich firmach, o polskim podwórku, no jednak okazuje się, że bez napływu inwestycji zagranicznych ciężko mówić o wzroście gospodarczym kraju, o perspektywie rozwoju długoterminowej, o tym, co jest wpisane w plan Morawieckiego. I widać, że w pewnym stopniu te elementy wpisują się w realizację stopniowe. Natomiast mówienie o takich kluczowych markach, z pewnością medialnie, komunikacyjnie, to globalne marki mają znaczenie, tak? One są takim magnesem, które inne firmy dalej przyciągają, tak? No, ale z drugiej strony, jeżeli mówiliśmy, na przykład cieszyliśmy się o inwestycji Amazona, no to z drugiej strony słyszymy jakieś kwestie krytyczne ze strony, na przykład ja się spotkałem z związków zawodowych co do systemu pracy, charakteru pracy w tej firmie, tak? To jest bardzo trudne pytanie i złożone, tak? W zależności od branży, w zależności od globalnej marki, statusu, charakteru, tak, to jest kluczowe, o czym mówił premier Morawiecki. Premier Morawiecki mówił też o tym, że chce, żeby polscy informatycy nie wyjeżdżali na Wespę, nie wyjeżdżali do Wielkiej Brytanii, ale żeby te firmy właśnie pojawiły się u nas i przyjechały do Polski. Mówił o tym, mówiła też pani Beata Szydło, pani premier, zachęcała Polaków mieszkających na Wyspach do powrotu do Polski, do powrotu do ojczyzny. I premier podkreśliła też, że rząd wprowadza w Polsce zmiany zachęcające do powrotu. Posłuchajmy. Wprowadzamy zmiany, które zmieniają Polskę. Zmieniają Polskę na lepsze, których oczekują Polacy. Wprowadzamy też zmiany takie, które mam nadzieję dla wielu z Państwa będą zachęcające do powrotu. Wracajcie. Ci, którzy z Państwa macie taką wolę, chcecie, myślicie o tym, mogę Was zapewnić, że polskie państwo przyjmie Was z otwartymi ramionami. Panie Rolandzie, patrzę znowu na pana Rolanda Paszkiewicza. Czy te zmiany, o których słyszymy, o których mówimy, one mogą spowodować taki masowy powrót Polaków do ojczyzny z Wielkiej Brytanii? No, może się odniosę do najpierw tego, co pani powiedziała, że władze zachęcają polskich informatyków, żeby nie wyjeżdżali za granicę. Ja znam już co najmniej dwie firmy polskie, informatyczne wprost, żeby nie reklamować, to nie powiem ich nazwy, które przyciągają informatyków za granicę. Mają na tyle mocny brand, na tyle fajne produkty, że rzeczywiście tam językiem komunikacji musi być już angielski, mimo że te firmy mają swoje siedziby i właśnie ten development swoich produktów w Polsce. Więc to działa w dwie strony. Do tego jest rzeczywiście potrzebna ciekawa praca. Akurat informatycy są jednym z bardziej mobilnych zawodów, chociażby ze względu na swój charakter, że część pracy może być wykonywana na odległość itp. itd. Natomiast co do tego zachęcania do powrotu, no to słowami się wiele nie da, tak? Politycy zachęcają do powrotu Polaków z Anglii od dobrych 8 lat. Niestety im później to się stanie, zacznie, tym mniejsze szanse są na to, żeby to były, nazwijmy to, powroty masowe. No bo z jednej strony mamy słowa, z drugiej strony mamy realną ocenę sytuacji. Jeśli ludziom się lepiej funkcjonuje w jakiejś innej rzeczywistości, nie będą mieli powodu do zmiany. Tak? No jest ten impuls związany z Brexitem, który może być dużą szansą. Jeśli z jednej strony, z drugiej strony będzie pewnie w tym momencie, jeśli będzie szansą na powrót Polaków do Polski, to będzie dużym zagrożeniem dla gospodarki europejskiej, bo to oznaczało rzeczywiście, że to jest tak zwany twardy Brexit. Natomiast ja na razie wielkich szans, szczerze mówiąc, nie widzę. No to jest kwestia nie tylko tego, żeby nasza gospodarka miała się coraz lepiej, no ale musi być też, nazwijmy to, ta zachęta negatywna, czyli żeby brytyjska gospodarka miała się gorzej. A paradoksalnie, patrząc na te dane, które napływają z brytyjskiej gospodarki, no to wcale tak nie jest. A jeszcze jest jedna rzecz. Ci ludzie są związani z tym swoim nowym krajem i pewnie większość oszczędności trzymają w funcie, a niestety dla nich w ostatnich miesiącach zanotował dość drastyczne spadki. No więc
jego siła w Polsce, tych oszczędności odłożonych jest pewnie mniejsza i to motywacja na to, żeby sobie układać życie z powrotem w Polsce, za zarobione tam pieniądze. Bardzo dziękuję za spotkanie i za dyskusję, za rozmowę. W studiu byli z nami pan Roland Paszkiewicz z Centralnego Domu Maklerskiego PKO. Dziękuję bardzo. Pan Arkadiusz Pączka z pracodawcy RP. Dziękuję bardzo. I pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista KUKE. Do usłyszenia, mówi już na Golonko. Autopromocja. Radio 24. Największe sportowe wydarzenie. Jest i sam przebiera się, zagrywa do daszka. Jest strata na sekundę. Nie! Sukcesy polskich zawodników. Kręci. Jeden, drugi, trzeci, czwarty obrót i leci. I Samba chciałby tańczyć. Łooo! Jeszcze dalej! Emocje, których nie możesz przegapić. Jest przewaga niemal długości łodzi. Dalej Polki, dalej do przodu. Poczpychajcie równo, rytmicznie, z tempem. Magazyn sportowy w Polskim Radiu 24. Codziennie o 21.06. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kapka. Jest minuta po godzinie drugiej. Tak późno, ale mam informację z ostatniej chwili. Nie żyje drugi górnik. Ofiara silnego wstrząsu w kopalni miedzi Rudna w Polkowicach. W rejonie zagrożonym było 16 pracowników. 9 z nich udało się wydostać na powierzchnię. 6 górników jest ciągle pod ziemią. Jak mówi rzeczniczka Wyższego Urzędu Górniczego Jolanta Talarczyk, do zdarzenia doszło wczoraj po godzinie 21. Ten stąd wystąpił o godzinie 21.09. Głęboko pod ziemią 1100 metrów. Wstrząs miał energię 1 razy 10 do 8 joula, czyli jakbyśmy to chcieli porównać do trzęsienia ziemi, to by było około 3,4. Zakład w Rudnej to największa kopalnia miedzi w Europie. Wstrząs miał charakter samoistny. Za kilka minut spróbujemy połączyć się z Jolantą Piątek, rzecznikiem prasowym KGHM Polska Miedź, aby potwierdzić informację o drugiej ofierze śmiertelnej. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zwiększającą kwotę wolną od podatku do 6600 zł dla osób zarabiających do 11 tysięcy rocznie. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. Małgorzata Naukowicz. Zaproponowane rozwiązanie krytykowała opozycja. Jej posłowie przypominali, że podczas kampanii wyborczej i później w ekspoze premier Beata Szydło obiecywała podniesienie kwoty wolnej do 8 tysięcy zł. Zarzucano też rządzącym podnoszenie podatków. Izabela Leszczyna z PO pytała też, kto skorzysta na podwyższeniu kwoty wolnej. Skoro minimalna emerytura to 1000 zł od przyszłego roku, minimalne wynagrodzenie to 2000 zł. Przez 8 lat nie zrobiliście państwo nic dla zwykłych ludzi. Mówił Sylwester Tułajew z PiS-u. Tak naprawdę podwyższacie podatki dla tych, którzy są bardziej przedsiębiorcy w Polsce. Zarzucał rządzącym lider Nowoczesnej Ryszard Petru. W myśl przyjętych rozwiązań w przypadku osób zarabiających powyżej 127 tysięcy rocznie, kwota wolna wyniesie 0 zł. Tadeusz Cymański z PiS-u przekonywał, że to niewielkie uszczuplenie budżetów najbogatszych. Bogatsi obywatele naszego państwa uczynią pewien gest, może wymuszony, ale w kierunku najsłabszym. Według proponowanych zmian kwota wolna nie zmieni się dla osób zarabiających od 11 tysięcy do ponad 80,5 tysiąca złotych i będzie wynosić jak obecnie 3091 zł rocznie. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Agencja ratingowa Fitch obniżyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski z 3 do 2,7% rok do roku. Obniżyła też szacunki wzrostu PKB na przyszły rok z 3,2% do 3% i na rok 2018 z 3,3% do 3,2%. W raporcie na temat perspektyw światowej gospodarki w przyszłym roku analitycy agencji piszą, że po brytyjskim referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej i wyborze Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych światowa gospodarka zmierza w stronę ekonomicznego nacjonalizmu. Będzie się on przejawiał w ograniczeniu swobody handlu i przepływu siły roboczej. Światowy wzrost gospodarczy ma wynieść w przyszłym roku 2,9%, a wzrost w Stanach Zjednoczonych 2,22%. Nad zniszczonym reaktorem w Czarnobylu ustawiono nowy sarkofag. Potężna, największa tego typu w świecie konstrukcja ma chronić przed radioaktywnym skażeniem przez najbliższe 100 lat. W uroczystości oddania do użytku nowego obiektu uczestniczył prezydent Ukrainy.
To zdarzenie o charakterze historycznym, podkreślał Petro Poroszenko. Przemawiał kilkaset metrów od miejsca, w którym przed 30 laty nastąpił radioaktywny wybuch. Ukraiński prezydent wyjaśnił, że czas eksploatacji starego betonowego zabezpieczenia się kończy. Nowa konstrukcja ma zagwarantować bezpieczeństwo na kolejne lata. 110 metrów wysoko. 110 metrów wysokości, 257 metrów szerokości. To największa w świecie ruchoma konstrukcja zbudowana ręką człowieka. Ukraińcy i przedstawiciele innych państw razem zbudowali ten unikalny obiekt i dziś gwarantują 100 lat bezpieczeństwa przed promieniowaniem. 100 roków radiacyjnej bezpieczeństwa. Nowy sarkofag to ogromna metalowa arka. Została zbudowana kilkaset metrów od zniszczonej 30 lat temu części elektrowni i powoli nasunięta na czwarty reaktor i tony betonu, którymi zalano go po wybuchu. Nowa konstrukcja ma zapobiec uwolnieniu radioaktywnych pyłów do atmosfery. Pod starym betonowym sarkofagiem znajduje się ponad 200 ton zastygłej radioaktywnej lawy, pyłów i paliwa jądrowego. Z Kijowa Paweł Puszko, Polskie Radio. Ratownicy znaleźli czarne skrzynki z kabiny pilotów samolotu, który rozbił się w górach Kolumbii. Urzędnicy nie podali, jak długo potrwa analiza ich zawartości. Z wraku samolotu udało się uratować 6 osób, ale jedna z nich zmarła w drodze do szpitala. Łącznie zginęło 71 osób. Na pokładzie było 77 pasażerów, w tym piłkarze brazylijskiego klubu Chapecoense Real. Wiadomo, że trójka z grupy piłkarzy znajduje się wśród uratowanych. Maszyna rozbiła się niedaleko Medellin. Przyczyny katastrofy na górzystym terenie, niedaleko miasta, nie są znane. Wiadomo jedynie, że warunki atmosferyczne były niekorzystne. Prognoza pogody. Wracamy do kraju. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południu i zachodzie lokalnie rozpogodzenia. Okresami opady śniegu, na północy deszczu ze śniegiem, na wybrzeżu deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura od minus 7 stopni na Suwalszczyźnie, Podlasiu i w rejonach podgórskich, przez minus 3 na pozostałym obszarze, nawet do plus 4 nad morzem i tam będzie wiać dość silny wiatr, na pozostałym obszarze będzie słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6,5 minuty po drugiej. Polacy za granicą stanowią pokaźny odsetek wszystkich osób narodowości polskiej, a przede wszystkim stanowią ważne środowisko, także opiniotwórcze wobec tego, co się dzieje w Polsce. O naszych rodakach żyjących na obczyźnie z Zygmuntem Gutowskim, prezesem Warszawskiej Fundacji Polska Europa Polonia, rozmawia Iwona Piętak. Jak duża jest Polonia na świecie? Czy to się da oszacować? No, w sytuacji, kiedy jesteśmy właściwie globalną wioską i ludzie przemieszczają się czasami w sposób zupełnie nie do zarejestrowania. To znaczy uproszczaliśmy już od kilku lat, że co trzeci Polak mieszka za granicą. I zwykle się mówiło 40 plus 20, czyli jesteśmy narodem 60-milionowym, czyli praktycznie rzecz biorąc chyba drugim czy trzecim w Europie, nie szóstym, tak jak w tej chwili po Włochach i Hiszpanii. Natomiast w tej chwili zaczyna się szacować jeszcze mocniej i właśnie mówi się o 36 plus 18, z tym, że właśnie się zwraca uwagę na to, czy ktoś, kto mówi po polsku, to jest Polakiem, czy ma obywatelstwo polskie, jest Polakiem. Zresztą Karta Polaka to fantastyczna rzecz, która kilka lat temu została wprowadzona i obudziła tę polskość, poczucie polskości. Natomiast chodzi o to, że jest wielu ludzi, zresztą nawet kandydatów na prezydentów, na senatorów, którzy swoich dopiero widzą, że są przedkowie, którzy byli w Polsce. I w związku z tym myślę, że tych wszystkich ludzi, co myślą po polsku, co czują po polsku, trzeba nazywać Polakami. I myślę, że mówiąc o tych blisko 40 milionach, tutaj plus te 20, że te 60 milionów przyjmiemy jako naszą kalkulację i dumę z tego, że jesteśmy takim narodem. Jaką rolę odgrywa pamięć w życiu Polonusów, naszych rodaków za granicą? Pamięć o ich przodkach, o tym, jakie losy musieli przejść, jak ciężko im było. Jaką rolę pełni ta pamięć w ich obecnym, współczesnym życiu? Z Zygmuntem Skoniecznym, reżyserem z Łodzi, robiliśmy m.in. filmy w Teksasie. Panna Maria, takie pierwsze siedlisko Polaków w Teksasie, gdzie oni byli tam właściwie właścicielami. Oni zatrudniali innych ludzi. Zresztą był taki jeszcze restaurator sławny, do którego przyjeżdżali właściwie wszyscy najwięksi tego świata z gwiazdami hollywoodzkimi i tak dalej, bo prowadził fantastyczną restaurację. Czyli pierwsza sprawa to jest pokazanie ich losu, ale nie tylko dla nas, również dla ich dzieci, wnuków, prawnuków, ponieważ jeśli pokażemy, że my doceniamy to w Polsce, to te dzieci chętnie do Polski przyjadą. Tak samo jak ostatnio była ta refleksja, że konieczne jest, żeby Polska zadbała o to, żeby dzieci rodzące się za granicą uczyły się w pewnym sensie obowiązkowo języka polskiego, ponieważ jest to przyszłość ich kariery zawodowej.
ponieważ oni mogą już w Polsce robić kariery i mając znajomość języka polskiego, wracać i uczyć się na uniwersytetach polskich i przenosić tą wiedzę stamtąd. Myślę, że wielu Polaków, wielu mieszkańców naszego kraju wciąż jeszcze myśli o Polonii jako o pewnego rodzaju skansenie. Zwłaszcza jeśli widzą przyjeżdżających do nas, choćby do Rzeszowa na festiwal polonijnych zespołów folklorystycznych, naszych rodaków, którzy są zachwyceni muzyką ludową, występują w strojach ludowych i czasami mówią takim językiem trochę archaicznym, bo tego się nauczyli w domu. Ale to chyba trzeba odczarować, bo ta Polonia już jest inna. To Polonia, która dokonała wielkiego skoku, chyba także cywilizacyjnego, kulturowego. Ale panią zaskoczę, ponieważ taki właśnie ksiądz Franek, jak go nazywaliśmy, proboszcz pan Mali, powiedział, że jak przyjechał ze Śląska, to się zdziwił, że czysta śląska mowa zachowała się tam właśnie, że tutaj jest wygląda różnych słów i tak dalej. I od nich musimy się uczyć, wracać do ich tradycji, zwyczajów, czyli oni są nieskansenem, ale wyrzutem naszym sumienia i inspiracją. Przecież proszę zobaczyć, co teraz się dzieje w Polsce, jeśli chodzi o restauracje, znaczy dawniej się nazywało Izba Pamięci. Po prostu my wracamy do naszych tradycji i jesteśmy dumni. Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli Amerykanie by nie wspierali tak muzykę country, to byłaby znana na całym świecie, a polskie zespoły, twórczość i tak dalej mogłaby być znana, jak męczę między innymi Eugeniusza Starkiego, który wiele lat spędził w Stanach Zjednoczonych, żeby skontaktował się z Kevinem Costnerem, z tym tłumaczącym z wilkami, żeby zrobił film Polska, Polacy uczestniczyli w historii świata, nie w historii Polski, nie w historii swojej tej małej ojczyzny, tylko całego świata. Polskie Radio 24. Druga 11, teraz na antenie Polskiego Radio 24, magazyn samorządowy i Jakub Kuba. Polskie Radio 24. Powtórka programu. A my porozmawiamy w magazynie samorządowym o umowach marketingowych albo o dopłatach, właśnie to trzeba rozróżnić, o dopłatach od lotnisk i samorządów, które stanowią dla przewoźników niskokosztowych znaczące źródło przychodu. Jedna z najbardziej popularnych linii niskokosztowych działająca w Polsce może rocznie otrzymywać w ten sposób nawet ponad 700 milionów euro, czyli więcej niż wynosi zysk linii. Naszym gościem jest Adrian Furgalski, zespół doradców gospodarczych TOR. Dzień dobry. Opłaca się jeszcze latać? No, oczywiście zależy komu, zależy gdzie. Na pewno są takie linie i to oczywiście Ryanair przoduje, ale generalnie to taka cecha linii niskokosztowych, które przede wszystkim starają się znaleźć pieniędzy, operując bardzo niskie ceny biletów, żeby konkurować z tymi narodowymi liniami, więc starają się znaleźć pieniądze w działalności, można powiedzieć, pobocznej albo bardzo pobocznej. Pobocznej to jest na przykład no, niemal wszystko płatne, chociaż też już ten model się zmienia, czyli za miejsce w samolocie można sobie je wybrać i zapłacić za bagaż dodatkowy, za opłatę kartą i tak dalej. No a te bardzo poboczne, no to są umowy, które oficjalnie są umowami na promocję regionu, na promocję lotniska na świecie, bo można znaleźć czy na stronie internetowej przewoźnika, czy w magazynie pokładowym reklamówkę takiego miejsca. Nie spotkałem się z tym, żeby któryś z samorządów zbadał, ile osób skusiło się na wakacje w danym miejscu, dlatego że właśnie dzięki liniom tanim niskokosztowym dowiedział się, że taki region istnieje. To pewnie nie badają, bo wiadomo, że to tak umownie jest promocja regionu. Tak naprawdę chodzi o to, żeby przyciągnąć przewoźnika i rzeczywiście to się udaje. No najgorsze, co sobie można wyobrazić, dlatego ja życzę, odkąd Modlin już szczęśliwie funkcjonuje bez perypetii i teraz zbliżające się święta, to też pewnie będę życzył prezesowi. Myślę, że on sobie sam tego życzy, żeby wyjść z takiego klinczu, bo to jest najgorsze, co może nas spotkać. Ryanair jako jedyna linia na danym lotnisku, a tak jest w Modlinie, który oczywiście nie ma problemów z obsługą pasażerów, bo bije rekordy, ale umowa, chociaż tajna, jest tak skonstruowana, że im więcej tam lata z Ryanair, tym niekoniecznie port więcej zarabia. Bo może wyglądać to w ten sposób, że na przykład jakieś mniejsze lotnisko przyciąga do siebie linię lotniczą, przyciąga przewoźnika, oferując, trzymajmy się sformułowania, opłaty marketingowe i jeśli na tym lotnisku lądują tylko i wyłącznie samoloty jednej linii, to ten układ zaczyna być dość
nierównoważne. No jest chory, bo tutaj trzeba stanąć na głowie. Wiem, że Weasel zazwyczaj nie lubi być na tym samym lotnisku co Ryanair, bo wtedy ta walka, jeżeli idzie o ceny biletów, musi być bardziej radykalna, ale no to jest oczywiście, wracamy do tego, co już znowu po raz kolejny się obudziło, potem zamarło, czyli Centralny Port Lotniczy versus właśnie Modlin i Okęcie, gdzie mówiliśmy między innymi o tym, że można by posterować, gdyby to były władze tych dwóch portów jedne, posterować na przykład przesuwając do Modlina loty czarterowe, loty nocne, czy przewoźników niskokosztowych. No póki co tego nie można zrobić, ale taki przypadek jednego przewoźnika na pewno jest najgorszym z możliwych. Oczywiście są stosowane dopłaty przez takie lotniska, które nie mają problemu, jak na przykład Gdańsk, gdzie Badia Ryanaira trafiło około 70 milionów. No i tu rzeczywiście można powiedzieć, że na pewno im zależy na tym, żeby ten przewoźnik tam był, ale nie można wykluczyć, że też jest ważna promocja, bądź ciekawego regionu. Natomiast są lotniska, gdzie właśnie co roku Komisja Europejska, no głównie przeciwko Ryanairowi wytacza działa, ale też przeciwko Wizzerowi. W tej chwili się na przykład przygląda takiemu lotnisku w Hiszpanii, Castellón, które w 2011 roku zostało zbudowane. Do 2015 roku nie było tam żadnego samolotu. Zresztą wiemy, jakie są problemy z lotniskami. Tutaj jak w soczewce się te problemy Hiszpanii skupiły, bo polityk, który bardzo chodził za tym lotniskiem, w tej chwili siedzi w więzieniu za nadużycia finansowe, podatkowe. Tam nawet pomnik ku czci jego stoi przed tym lotniskiem. No i tylko Ryanair się skusił za duże pieniądze. Komisja to wzięła pod lupę, ale już jest, jak mówię, co roku. I trzy regiony francuskie, był wyrok w 2014, że Ryanair musi zwrócić pieniądze. Ostatnio Klagenfurt austriacki, 2 miliony euro. To jest oczywiście bardzo trudne zbadać, ile tutaj tego cukru w cukrzycy, ile w tej umowie na promocję rzeczywiście jest promocji, a ile tylko pod płaszczykiem ładnie nazwanej umowy dotujemy tą linię. To bardzo często jest też na skutek skarg innych przewoźników, którzy takich dotacji nie mają, mówiąc nieładnie, donoszą do Komisji Europejskiej, że kolega z linii dostał lepsze warunki niż oni na danym lotnisku, na przykład, bo to pewnie są tylko samorząd, ale to mogą władze lotniska na przykład zdecydować o ulgę w opłatach od pasażera, od samolotu sięgając na 95%. No nie wszyscy to dostają, bo wtedy to straty takiego lotniska byłyby duże. No i ci, co mają gorsze warunki, proszą rozmaite urzędy, żeby sprawdzić, czy tutaj nie ma zaburzenia konkurencji na rynku. Chociaż jak pan wspomniał, trudno jest jednoznacznie rozgraniczyć, kiedy mówimy o umowie marketingowej, a kiedy już o dopłacie. No trudno, no bo wszyscy wiemy, że tutaj skala jest bardzo duża. Tu pan wspomniał 700 milionów euro, tak się szacuje roczne przychody Ryanaira, choć też nie wszystkie te umowy dało się rzeczywiście sprawdzić, że one są. No i komisja od lat się biegnie, że absolutnie to jest niedozwolone, ale te postępowania, no jeżeli mówimy o 700 milionach w skali roku, to ten austriacki Klagenfurt, najnowsza rzecz, to jest raptem 2 miliony euro, tyle odkryto. No, lotnisko może być niewielkie. Dwa lata temu te trzy francuskie regiony 10 milionów euro. Więc widać, że te postępowania bardzo są trudne, bardzo długo trwają. No i to, co każą zwrócić jednej czy drugiej linii, które oczywiście nie chcą tego zwracać, bo zaraz się odwołują od tych decyzji Komisji Europejskiej, no to już w innych miejscach sobie te linie to ponownie zarobią. I tak się to kręci. Ja nawet ostatnio była taka wypowiedź, no i tu Ryanair to różne rzeczy może zrobić, więc nie ma też co im nie wierzyć, że od dzisiaj za 5, a góra za 10 lat bilety w Ryanairze będą za darmo. I że linia przyjmie taki model biznesowy, że będzie zarabiać właśnie, oczywiście nie dzięki dotacjom, tylko dzięki umowom marketingowym, dzięki sieciom sklepów i restauracji, które zamierza na największych, tam gdzie operuje, największych portach lotniczych otworzyć. No, pewnie to jest bardziej realne niż też taki pomysł, że będziemy latać na stojąco Ryanairem, żeby nas tam więcej weszło.
tu jestem w stanie stwierdzić, że finansowo jest to możliwe, no, ale to jest taka zapowiedź Ryanaira, który cały czas obniża te ceny biletów. Uważajcie, bo ta łapa skierowana do władz lotnisk, do władz samorządowych, po więcej pieniędzy na marketing, oczywiście ta łapa będzie mocniej chciała zagarnąć środki w najbliższym czasie. Biorąc pod uwagę, że już teraz opłaty marketingowe, czy umowy marketingowe, albo dopłaty, jak kto woli, bywają wyższe niż wynosi zysk linii, to być może zdarzy się w przyszłości, że nie będą dopłacały, żeby pasażerowie skusili się na lot takim czy innym samolotem. A mówiąc poważnie, wracając do sytuacji w Polsce, jeśli spojrzymy na mapę lotnisk, symptomatyczne jest, że najwięcej płacą najmniejsi. No tak, bo to byłby taki wstyd, gdyby tam już nic nie latało. No, Zielona Góra nie lata nic poza lotem. I lot dostaje tutaj pieniądze, płaci mu się za to, żeby uruchamiał połączenie. Gdyby to miało się opierać na rachunku ekonomicznym i zysku, no to by tam nie latał, bo obłożenie tych samolotów czasami, jeżeli dobrze pamiętam, 33-miejscowy samolot, czasami to są 3 osoby. I tutaj no, też oczywiście sprawozdania są, więc wiemy, że samorząd dopłaca 5 milionów, miasto dopłaca 2 miliony. I tak to jest na stratach. Ten port miał bardzo dobry wynik w ubiegłym roku, 15 tysięcy pasażerów. Ja przypomnę, że taki próg rentowności, jeżeli mówimy o portach, gdzie oferują linie i tanie, i te klasyczne, to jest 1 milion pasażerów rocznie, a tam, gdzie są tylko linie low-costowe, to 1,5 miliona. No według planu w Zielonej Górze powinno być od 75 do 120 tysięcy pasażerów. No to jest kompletnie niemożliwe. 15 i to też wypadek przy pracy, dlatego że lotnisko w Poznaniu było przez jakiś czas zamknięte, bo pas był remontowany i część samolotów tam skierowano. Więc no, Radom dopłaca, tak, Szymany dopłacają. To jest w ogóle, trzeba zrobić krok wstecz. Po co tym samorządom takie lotniska? One od razu się rzucały na porty, które muszą mieć regularną komunikację. Najlepiej się do Wielkiej Brytanii, bo tam ludzie latają za pracą, czy już są, więc wymiana rodzinna musi się odbywać, no ale widać, że to tak wcale nie jest. Na szczęście ochłonęliśmy i no, też nie ma pieniędzy unijnych w tej chwili na budowę nowych portów, żebyśmy nie polegli tak jak Hiszpanie. Ale jednak ambicje samorządów doprowadzają do tego, kto bogatemu zabroni, tak? Ale wydaje mi się, że chociażby Szymany, region czy Radom te pieniądze mogłyby przeznaczyć na zupełnie inne cele, a takie hasło wytyk, że trzeba zapewnić dostępność komunikacyjną, tak? Ale może niekoniecznie od razu takim dużym lotniskiem, może za pomocą dróg, za pomocą kolei, albo lotniska niewielkiego, choć niewielkie samoloty, tak zwane General Aviation, taksówki, choć na jakieś prywatne samoloty, a za kilkadziesiąt lat tam rzeczywiście będzie potencjał, bo on się nie bierze znikąd, bo to musi być jakiś potencjał turystyczny, gospodarczy, wiemy jaki jest PKB w danym regionie, a liczba też lotów dla statystycznego mieszkańca całego kraju jest ściśle uzależniona od PKB, więc gdzieś jak jest biedny region, który niespecjalnie coś ma do zaoferowania, no to nie ma się co dziwić, że na siłę płacimy za to, żeby tam samolot lądował. No właśnie, biedny region, albo z drugiej strony konkurencyjne otoczenia, bo weźmy Zieloną Górę. Niedaleko jest port w Poznaniu, bardzo sprawny, no i pewnie kilka lotnisk. To są ambicje samorządu. Ja bym to lotnisko po prostu zamknął i przestał dopłacać, bo rzeczywiście to otoczenie nie jest najlepsze. No, a słyszę też takie postulaty, że trzeba dobudować połączenie kolejowe do lotniska w Zielonej Górze, bo dlatego nikt tam nie lata, bo nie ma kolejki. No, kolejkę się buduje do portu lotniczego, jak jest 3 miliony pasażerów, a nie kilka tysięcy i to nie o to chodzi, że tam nie ma kolejki. No, ale wie to, w Hiszpanii to już się zamyka, od jakiegoś czasu sprzedaje, tak samo w Niemczech, bo generalnie 70% lotnisk w Europie jest deficytowych i 90 z tego to są lotniska poniżej miliona, czyli to, co powiedziałem, ten próg rentowności. I tu są wszystkie 11 na 48 lotnisk hiszpańskich. To są lotniska, które przynoszą zysk. Reszta w większości to właśnie z takich powodów ambicjonalnych
powstały, nie wiadomo co z nimi zrobić. No, u nas też są jakieś próby ostatnio w Łodzi, która ma otoczenie Modlin, Warszawa, które wysysa tam pasażerów. Halo, dobry wieczór. Pasażerów, dobry wieczór. Czy się słyszymy jeszcze nie? Może przestawić na cargo. I to słuszny kierunek w wielkie lotnisko pasażerskie w Łodzi póki co, ja nie wierzę. Bo jak pan wspomniał, droga od 15 tysięcy pasażerów rocznie do miliona jest jednak dość daleka. I kosztowna. Adrian Furgalski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Polskie Radio 24. 24-25 minut po godzinie drugiej. Tu Polskie Radio 24. W Polkowicach, w kopalni miedzi Rudna, nastąpił silny wstrząs. Są ofiary. Mamy łączenie z panią Jolantą Piątek, rzecznik prasową KGHM Polska Miedź. Halo, dobry wieczór. Czy się słyszymy? Słyszymy się. Dobry wieczór. Pani rzecznik, jakie są najnowsze informacje? No wiemy, że są tragiczne. No niestety szukamy już tylko 6 górników. Właśnie odkopano ofiarę drugą tego tragicznego wstrząsu. Proszę powiedzieć, czy ustalona już jest tożsamość, wiadomo coś o ofiarach? Tożsamość jest oczywiście ustalona, niemniej jednak najpierw o tym wszystkim dowie się rodzina. Czy akcja ratownicza wciąż trwa? Tak, oczywiście. Mamy do znalezienia 6 górników. Jakie są rokowania? Mam nadzieję, że jak najlepsze. Dziękujemy za informację. To mówiła Jolanta Piątek, rzecznik prasowy KGHM Polska Miedź. Bardzo dziękuję za rozmowę. Polskie Radio 24. Jest 2:26. Czas na... Inwestować czy konsumować? W Poznaniu trwają prace nad przyszłorocznym budżetem miasta. Krytycy dokumentu zarzucają prezydentowi wydawanie zbyt wielu pieniędzy na sprawy bieżące, czyli pensje dla urzędników, wydatki na sprzątanie miasta czy dopłaty do transportu publicznego. Ich zdaniem teraz powinno się inwestować, aby wykorzystywać pieniądze z Unii Europejskiej. Inwestować czy konsumować? Odpowiedzi szukał Adam Michalkiewicz. Jeszcze 5-6 lat temu Poznań 1/3 pieniędzy inwestował w budowę chociażby nowych dróg, stadionu czy tras tramwajowych. Reszta to były wydatki bieżące. W 2017 roku Poznań planuje wydać najmniej od lat pieniędzy na inwestycje. Radny współrządzącej miastem Platformy Obywatelskiej Tomasz Lipiński. Niestety projekt jest bardziej konsumpcyjny niż inwestycyjny. Ta konsumpcja jednak jest mocno rozbuchana. Tak jest podejście pana prezydenta po prostu, że to był minus prezydentury globalnego, że on po prostu kierował się tylko i wyłącznie taką technokracją, tylko i wyłącznie wielkie inwestycje. I to był błąd, wahadło się. Jak odwróciło pan prezydent Jaśkowiak, bardziej kieruje się w stronę podwyżek, w stronę bieżących wydatków. Związany z byłym prezydentem Poznania Ryszardem Grobelnym, a dziś polityk Nowoczesnej Paweł Adamów. Przeanalizowaliśmy wszystkie budżety od 2005 roku. Patrząc na te kilkanaście lat wstecz, pierwszy raz w historii mamy tak naprawdę tak niski udział wydatków inwestycyjnych w stosunku do głowy wydatków, wynosi 16%. To powoduje, że tak naprawdę więcej pieniędzy przejadamy na dzień dzisiejszy niż inwestujemy. Zastępcę prezydenta Poznania Macieja Pudarskiego pytam, czy Poznań nie chce już inwestować. Panie redaktorze, no czy sprzątanie chodników to jest konsumpcja? Tak? No nie jest. Mówiąc o konsumpcji, naprawdę trudno tak to formułować. Jest faktycznie oczekiwanie ze strony mieszkańców poprawy warunków funkcjonowania całego miasta, a to często jest związane z wydatkami bieżącymi. Żadne z tych wydatków nie są wydumane, nie są przejadane. Sport, kultura, rekreacja, ta działalność miasta bez tych wydatków bieżących nie funkcjonuje. Mieszkańcy mają takie oczekiwania. W miarę możliwości budżetu staramy się tym oczekiwaniom sprostać. Zdaniem Pawła Adamowa z Nowoczesnej lepszego czasu na inwestycje nie będzie. Pytanie podstawowe jest, czy taka polityka jest odpowiednia w momencie, kiedy tak naprawdę jesteśmy na półmetku perspektywy finansowej z Unii Europejskiej, gdzie tak naprawdę bardzo duże pieniądze leżą na stole do wzięcia na duże projekty infrastrukturalne. Czy to jest dobry moment, żeby żyłować wydatki bieżące, a tak lekceważyć wydatki inwestycyjne? Poznań na razie nie rusza z dużymi inwestycjami współfinansowanymi przez Unię Europejską. Radny Platformy Łukasz Mikuła. Nie tylko radni opozycji, ale także my jesteśmy tutaj trochę tym zafrasowani. Będziemy dopingować prezydenta Wodarskiego.
inwestycje unijne nie są zagrożone budżetowo, są zagrożone projektowo na razie. No, po prostu tych projektów, znaczy być może one są, natomiast jeszcze ich nie znamy, nad nimi urzędnicy pracują, jeszcze na pewno nie są gotowe. Być może zdążymy to nadrobić. Z pieniędzy unijnych na terenie całego miasta miały być wybudowane parkingi Park and Ride. Miało być ich dużo, były to jednak inwestycje mniejsze. Na razie poznańscy urzędnicy nastawiają się na ogromny projekt przebudowy Ronda Rataje. To właśnie tak jest zrobione, żebyśmy się nie skompromitowali w sposób całkowity, no to po prostu robimy taki wielki projekt, żeby w ogóle z tej naszej puli skorzystać. Komentuje radny PiS Artur Różański. Wiadomo, że w 2017 roku przebudowa Ronda Rataje i tak nie ruszy. Wiceprezydent Wódarski mówi o 2018 roku. Projekty unijne są w trakcie przygotowywania. Tak jest skonstruowany budżet. Tak występujemy po kolei o wszystkie uzgodnienia formalne. Same inwestycje ja nie widzę w tej chwili obszaru zagrożenia. Autopromocja. Do nas facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Nie żyje drugi górnik, ofiara silnego wstrząsu w kopalni miedzi Rudna w Polkowicach. W rejonie zagrożonym było 16 pracowników, 9 z nich udało się wydostać na powierzchnię. 6 górników jest ciągle pod ziemią. Wciąż trwa akcja ratownicza. W Sejmie w nocy odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji prawa o zgromadzeniach autorstwa posłów PiS. Wprowadza on m.in. możliwość otrzymania na 3 lata zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń w tym samym miejscu. Przewiduje, że gmina będzie wydawała decyzję o zakazie innego zgromadzenia, jeżeli miałoby się odbyć w miejscu i w czasie, w którym odbywa się zgromadzenie cykliczne. W projekcie przyznano pierwszeństwo zgromadzeniom organizowanym przez organy władzy publicznej oraz zgromadzeniom odbywanym w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych. Kluby PO i Nowoczesnej zgłosiły wnioski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Przeciw jest także PSL i Kukiz 15. Z kolei PiS przekonuje, że projekt zwiększa swobody obywatelskie. Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie 14 oficerom. Większość z nich awansowała ze stopnia pułkownika do stopnia generała brygady. Zwierzchnik Sił Zbrojnych podczas obchodów 98. rocznicy odtworzenia marynarki wojennej wręczył też awans oficerowi marynarki. Agnieszka Drążkiewicz. Dwóch spośród nominowanych oficerów awansowało na wyższy stopień generalski. Generałami dywizji zostali szef Wojskowego Instytutu Medycznego Grzegorz Gielerak oraz Sławomir Pączek, który kieruje Departamentem Budżetowym MON. Większość awansowanych do niedawna była pułkownikami. Wśród nich jest Wiesław Kukuła, dowódca formowanych właśnie Wojsk Obrony Terytorialnej. Prezydent Andrzej Duda, wręczając nominację, mówił, że oczekuje do oficerów wzorowej służby. Służby pod hasłem, które przyświeca polskiemu żołnierzowi od wieków. Bóg, honor i ojczyzna. Prezydent mówił też, że przed oficerami stoją wyzwania związane m.in. z modernizacją armii. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Rada Mediów Narodowych ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa Polskiego Radia. Kandydaci mogą składać swoje oferty do końca roku. Takie jest ustalenie, które Rada podjęła na posiedzeniu. Jej przewodniczący Krzysztof Czabański zapowiedział, że procedura wyboru nowego prezesa odbędzie się w kilku etapach. Konkurs będzie rozstrzygany w styczniu, w lutym przyszłego roku. Zasady bardzo podobne do konkursu na prezesa telewizji. Czyli będzie i wysłuchanie publiczne i będzie parę etapów tego konkursu. Rada Mediów Narodowych ogłosiła również nabór do rad programowych Polskiego Radia, Telewizji Polskiej i Polskiej Agencji Prasowej. Krzysztof Czabański poinformował, że rekomendacje stowarzyszeń społecznych będą przyjmowane do 20 grudnia. Rada wybrała również mecenasa Andrzeja Rogojskiego na wakujące stanowisko w Radzie Nadzorczej Polskiego Radia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 2:33. Czas na debatę dnia. Zuzanna Dąbrowska i jej goście. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Marcin Kędzierski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i Filip Konopczyński, Fundacja Kaleckiego. Witam panów. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani minister edukacji narodowej Anna Zalewska powiedziała w swoim wystąpieniu, że dzięki reformie oświatowej przybędzie kilka tysięcy etatów nauczycielskich. Powiedziała, że będzie się tak działo w kilku, że stanie się tak w kilku etapach.
i że ci wszyscy, którzy mają wątpliwości w różnych sprawach, w różnych punktach dotyczących tej reformy, po prostu się mylą. Myślę, że pani minister ze wszystkimi argumentami chciała się zmierzyć. Pytanie, jaka była jakość tego pojedynku, czy przekonała przeciwników reformy. Zacznijmy może od nauczycieli. Bo powiedzenie, skupienie się na nauczycielach i powiedzenie, że nie stracą oni pracy, a wręcz będzie do dodatkowe miejsca pracy, miało być ukłonem w kierunku środowiska nauczycielskiego. Natomiast jest niemal pewne, że te zapowiedzi nie przekonają Związku Nauczycielstwa Polskiego jako tego głównego ośrodka, który dzisiaj walczy z reformą edukacji w wydaniu pani minister Zalewskiej. A z drugiej strony trzeba sobie zadać pytanie takie systemowe. Czy faktycznie reforma edukacji powinna skoncentrować się tylko i wyłącznie na nauczycielach? Bo pamiętajmy, że nauczyciele to nie jest jedyna grupa społeczna, która jest zainteresowana edukacją. Oczywiście oni także są ważni, bo oni są ważni, ale w inny sposób do tego na chwilkę wrócę. Ale trzeba pamiętać, że to przede wszystkim ma być dla uczniów, to ma być dla rodziców, to ma być dla całego społeczeństwa. I jeżeli mamy mówić o nauczycielach, a faktycznie powinniśmy o nich mówić, to lepiej nie mówić o tym, czy oni będą mieli miejsca pracy, czy nie będą mieli miejsca pracy, co oczywiście jest ważne, ale mówmy o nauczycielach, o tym, jak zmienić system kształcenia nauczycieli, jak przygotować odpowiednio nauczycieli, bo to od tego, jak nasi nauczyciele będą wykształceni, będą przygotowani do sprawowania swojego zawodu, będzie zależało powodzenie jakiejkolwiek reformy. Niezależnie od tego, czy oceniamy kwestię likwidacji gimnazjów dobrze czy źle, jakakolwiek reforma się nie powiedzie, jeżeli nie radykalnie nie zmienimy sposobu kształcenia nauczycieli, którzy dzisiaj nie są przygotowani. Dodajmy, że przed Sejmem jest demonstracja, pikieta organizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Nie pierwsza, były też dwie duże manifestacje, była też już jedna pikieta pod Sejmem. Czy reforma spowoduje dalsze wzburzenie środowiska, czy pomału, jak to często bywało, jeśli chodzi o nauczycielskie protesty, wszyscy przełkną tę pigułkę i będą czekać na to, co się stanie? No, na pewno jest tak, że Filip Konopczyński. W pierwszej fazie, no, trwając już niemal rok, tych protestów przeciwko planom reformy, czy może inaczej, przeciwko kolejnym elementom tej reformy, które społeczeństwo i także nauczyciele poznają, no, pierwszą reakcją było niedowierzanie. Teraz mamy miejsce, teraz widzimy opór. Następnym etapem pewnie będzie jakaś forma radzenia sobie z sytuacją już w takim sposób. Pan prawie opisuje fazę żałoby po stracie kogoś bliskiego. To znaczy tutaj myślę, że rząd i pani minister Zalewska pokazali, może bardziej rząd nawet niż minister Zalewska, pokazali bardzo duży poziom determinacji. Faktycznie jest to spełnianie jednej z obietnic, które pojawiały się podczas kampanii wyborczej, więc tutaj na pewno na pewnym poziomie taka legitymacja demokratyczna istnieje. No i pojawia się kluczowe pytanie, czy to jest dobra reforma. I tutaj słusznie mój przedmówca zwrócił uwagę, że jest kilka takich bezpośrednich interesariuszy, którzy jednak stanowią pewien ekosystem szkolny. To może proponuję w takim razie zacząć od początku. Na czym ma polegać zmiana według projektu ustaw obu i czy zmiana strukturalna jest rzeczywiście tą najważniejszą, która się dokona? Jeżeli tak, mógłbym jeszcze kontynuować. No więc zmiana polega na powrocie do modelu szkoły PRL-owskiej, to znaczy odejście od tej tradycji, czy z czasów II Rzeczpospolitej, czy wprowadzonej po tej tak zwanej reformie Handkego, której założeniem była właśnie trzystopniowość edukacji. Wiele krytyki skupiło się właśnie na elemencie dzielenia tych etapów edukacyjnych, co jest istotne, ale nie najważniejsze. Wydaje mi się, że to, co jednak jest to moim zdaniem największą wadą tego wariantu reformy, to nie jest po prostu to, że marnowane są na przykład pieniądze zainwestowane w budowę szkół, czy przyuczanie nauczycieli do pracy z gimnazjalistami, no bo to po prostu z perspektywy państwa polskiego to były pieniądze wyrzucone w błoto, w tym sensie, że no jakby nic z tego nie będzie, tak? Wykształciliśmy kilkaset tysięcy ludzi do pracy, przygotowaliśmy programy, wydano masę pieniędzy na poziomie rządowym, samorządowym, ale także prywatnym na budowę infrastruktury. No i nagle się okazało, że to wszystko jest na marne. Więc tutaj mamy jeden element, ale to, co moim zdaniem jest najistotniejsze i no niestety
tutaj nie usłyszałem z ust pani minister w zasadzie niczego, co byłoby nawet odniesieniem się do tego problemu. To jest skrócenie okresu, w którym polski uczeń, czyli młody obywatel, jest przedmiotem powszechnej edukacji. To znaczy ten okres, kiedy państwo każdemu Polakowi, biednemu, zamożnemu, nie wiem, bardziej zdolnemu, mniej zdolnemu, oferuje ten sam program i daje równe szanse. Tak zwaną tutaj wiedzę ogólną, podstawę, która potem ma decydować o możliwościach dalszego kształcenia, rozwoju, pracy, zawodu, kariery i tak dalej. I tutaj mamy skrócenie tego o rok. I myślę, że ten argument nie był wystarczająco mocno podnoszony, no bo... Ale pani minister mówiła, bo policzmy. Może. Mamy w tej chwili 6 podstawówka, 3 gimnazjum, 3 liceum. Tak. Razem 12. Dobrze liczę? Dobrze liczę. Będziemy mieć 8 podstawówka i 4 liceum, 12. Gdzie ten rok wypada? No, tutaj nie chodzi o rok krócej edukacji w ogóle. Chodziło mi o to, że zamiast 9 lat, które dzieci spędzają razem, czy to zamożne, czy biedniejsze, czy zdolniejsze, czy mniej zdolne, bo jednak był ten przynajmniej nie zawsze przestrzegany niestety obowiązek rejonizacji, no teraz to będzie 8 lat, czyli rok wcześniej, jeżeli liczymy edukację szkolną, dzieci będą musiały podejmować decyzję o specjalizacji, która odbije się na reszcie ich życia. To jest problem, który jest bardzo zniuansowany i pewnie zabrakło tej całej debaty i kilku godzin, żeby wyjaśnić te wszystkie niuanse. Ja bym zwrócił uwagę może na inny element, bo to jest taki element szerszy, nie dotyczący tylko i wyłącznie edukacji. Dotyczy pewnego zaufania do państwa i jego ciągłości. Bo reforma ministra Handkiego wprowadzona w roku 1999, która wprowadzała w życie ten 3-stopniowy podział szkole i wprowadziła gimnazja. Tylko zaznaczę, że jestem drugim rocznikiem. Była nieprzygotowana i faktycznie pierwsze lata do gimnazjum były złe. Natomiast wysiłkiem polskiego państwa przez kilkanaście lat pracy z podstawami programowymi, z kształceniem nauczycieli, z przygotowaniem infrastruktury, no udało się ten model doprowadzić do takiego stanu, który był zamierzony w momencie reformy na przełomie XX-XXI wieku. Kiedy doszliśmy do tego momentu, kiedy ten system zaczął już jako tako działać całkiem nieźle, no to my go teraz wywracamy i to z perspektywy takiej właśnie ciągłości państwa jest czymś bardzo negatywnym, dlatego że ten sam grzech, który popełnił minister Hanke, popełniamy również teraz. To znaczy wówczas programy kształcenia były nieprzygotowane i dzisiaj także programy kształcenia są nieprzygotowane i to nie wynika z tego, że eksperci ministerstwa są nieprzygotowani, czy nie mają wystarczającej wiedzy. Po prostu nie da tego zrobić w ciągu kilku miesięcy. Pamiętajmy, że jeżeli ustawa wejdzie w życie, ona będzie przegłosowana w ciągu kilku dni, tak, no bo dzisiaj było pierwsze czytanie. W takim ekscesowym tempie możemy sobie wyobrazić, że mamy czytania w Sejmie, Senat, może jakieś poprawki, ludzie do Sejmu, prezydent podpisze. To jest grudzień. Zostaje nam de facto 8-9 miesięcy do rozpoczęcia roku. I ja wiem, że ta zmiana w pełni będzie dopiero w życiu roku 2019, ale to jednak jest bardzo niewiele czasu. Tym bardziej, że dzieci już pójdą do tej nowej 7-8 klasy i jeżeli udałoby się, bo w to, że tę reformę da się odrzucić jeszcze, jakby niespecjalnie wierzę, ale jeżeli udałoby się przekonać ministerstwo na etapie prac w parlamencie, aby tę reformę powstrzymać o rok, o dwa dać sobie więcej czasu do namysłu, to wydaje mi się, że to byłoby dobre wyjście z tej sytuacji, która... Ale wierzy pan, że to możliwe? Kto miałby to zrobić? Platforma Obywatelska? Prezydent. No właśnie, to nie jest kwestia wiary, to nie zajmuje się kwestią wiary, tylko patrzę na to systemowo, bo jakby nie jestem politykiem, staram się patrzeć na polityki publiczne jakby okiem osoby, która napisała doktora do polityki edukacyjnej, zajmuje się tą tematyką. No wydaje mi się, że jednak taki namysł spokojny dałby lepsze efekty niż takie szybkie wprowadzanie polityczne, bo znowu, ja rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość odwołuje się do woli wyborców, większość z nich chce likwidacji gimnazjów, ale gdybyśmy już spojrzeli sobie na, nie tak całościowo na wszystkie grupy społeczne, ale na przykład na rodziców dzieci, które dzisiaj są w szkole, to tamte wyniki niekoniecznie już byłyby tak niekorzystne dla gimnazjów. Pamiętajmy, że jest duży opór ze strony środowisk katolickich, które jednak zainwestowały w gimnazja wiele środków w ostatnich latach, no, też kojarzone z elektoratem Prawa i Sprawiedliwości. Więc gdyby zrobić takie pogłębione badania, to z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości może niekoniecznie opłaca się tak szybko te gimnazja wygaszać, że tego słowa wygaszanie nie lubię, bo ono w języku polskim niespecjalnie funkcjonuje. Skoro o tym mowa, to sondaże pokazują, że nastąpił znaczny spadek poparcia
dla idei likwidacji gimnazjum przez ten czas, kiedy rozmawiano o reformie. I pewnie nie dlatego nawet, że rozmawiano w sposób niedobry, czy rozmawiano słabo, tylko sama niepewność spowodowała, że obywatele pomyśleli sobie, o nie, te zmiany są zbyt głębokie, może lepiej poczekać. Dokładnie mamy powtórkę z zeszłego roku z sytuacji z sześciolatkami. To znaczy wówczas również zmiany zostały wprowadzone bardzo szybko, rodzice mieli na decyzję kilka tygodni, a tak naprawdę ta decyzja była w dużej mierze sztuczna, dlatego że jeżeli rodzice, ja przypomnę, nie podjęli decyzję, czy dziecko ma zostać w pierwszej klasie, czy ma pójść do drugiej, ale jeżeli większość rodziców w klasie zdecydowała się, żeby na przykład dziecko zostało w pierwszej klasie, no to dla tych dwóch, trzech czy czterech dzieci nie tworzyło się oddzielnego oddziału, czyli za fakt były zmuszone do podporządkowania się wodzie większości. To był taki wielki eksperyment z teorii gier. Tak, no właśnie nie wiadomo było, jak to zareaguje. I te zmiany były nieprzygotowane, były robione szybko, ale z tymi sześciolatkami ja myślę, że to też jest jakby niezbyt przemyślany błąd, który się będzie za nami ciągnął, dlatego że ja absolutnie rozumiem cel w postaci wydłużenia kształcenia w liceum. To liceum trzyletnie się niespecjalnie sprawdziło. Można było modyfikować je poprzez zmianę programu kształcenia, można je było wydłużyć do 4 lat, ale gdybyśmy mieli taki model, zaczynamy edukację w wieku 6 lat, mamy 6 lat podstawówki o 6 lat, potem 3 lata gimnazjum, 4 lata liceum, mielibyśmy 13 lat kształcenia, o rok dłużej. Wtedy mielibyśmy te 9 lat, o których mówimy, tego kształcenia podstawowego przed przejściem do tego profilowanego liceum, a jednocześnie